Dzień dobry, ja nazywam się Mateusz Rokuszewski, a to program o nieco buńczucznej nazwie Roki wyjaśnia. Widzów, którzy znają go z Weszło TV, po prostu witam w nowym miejscu, a dla całej reszty szybkie, no właśnie, wyjaśnienie. Ten format polega na tym, że przez kilkanaście minut, czasami trochę dłużej, ględzę do kamery. Z reguły o ekstraklasie, no ale bezpieczniej będzie powiedzieć, że po prostu o polskiej piłce. No i dzisiaj będę smęcił na temat Rakowa Częstochowa. Zapraszam bardzo serdecznie. O czym konkretnie? Nie o nowym prezesie, bo to sprawa bardzo świeża. W zasadzie Piotr Obiliński został ogłoszony godzinę przed startem tego nagrania. Zresztą w Rakowie ta funkcja prezesa nie jest aż tak istotna, jak wielu osobom mogłoby się wydawać. Też nie o samym sporcie, bo wydaje mi się, że w trakcie ostatniego weekendu doszło tu do pewnego przełamania, no bo Raków zagrał przekonujący mecz przeciwko drużynie, która mu nie leży, czyli przeciwko Górnikowi Zabrze. I oczywiście możemy mówić, że ten mecz do końca był na styku, w zasadzie prawie do końca, że tam nawet w końcówce troszeczkę zakotłowało się w polu karnym Vladana Kovacevicia, ale tak naprawdę to lider Ekstraklasy miał nad tym spotkaniem pełną kontrolę, no i przypominał siebie z rundy jesiennej, a więc ten Raków, który wypracował sobie dość solidną przewagę nad resztą stawki. Tak więc falstart byłby jakimś tematem, ale do tego falstartu po prostu nie doszło. Trudno o nim mówić, tym bardziej też, że no ani Lech, ani Legia też nie wygrywają wszystkiego. Z drugiej strony Raków niedawno awansował do dość wąskiego grona drużyn, które obchodzą wszystkich częściej niż raz czy dwa razy w tygodniu. No i w tym ostatnim czasie przykleiły się do zespołu z Częstochowy dwa takie tematy, które chciałbym poruszyć. Ich wspólnym mianownikiem może być pytanie, czy Raków Częstochowa jest faworyzowany. Po pierwsze, chodzi mi tutaj o sprawę zawieszenia Frana Tudora, no a po drugie o liczbę obcokrajowców wystawianych przez Marka Papszuna. I w tym pierwszym przypadku nieco łaskawszym okiem na Raków miałyby spoglądać szeroko rozumiane władze piłkarskie, no a konkretnie miałaby spoglądać Komisja Ligi, no a w tym drugim przypadku Raków miałby być faworyzowany przez media, które z reguły bardzo krytycznie patrzą na zespoły, które no tak mocno stawiają na obcokrajowców, no a w przypadku Rakowa, przynajmniej zdaniem niektórych, ta krytyka aż tak wielka nie jest, albo nie ma tej krytyki w ogóle. Zacznijmy może od sprawy chorwackiego wahadłowego, czy też obrońcy, w zależności od tego, jak na Frana Tudora spojrzymy. On dostał czerwoną kartkę, tak tytułem wprowadzenia, w trakcie meczu z Wartą Poznań, kiedy wymierzył cios w szczękę Miłosza Szczepańskiego. Między panami, którzy kiedyś byli klubowymi kolegami, iskrzyło od pewnego czasu i nawet w pierwszym meczu tego sezonu Szczepański dopuścił się takiego dość bandyckiego ataku na nogi Frana Tudora i tutaj niestety sędzia Jarosław Szybył nie dostrzegł przewinienia, nie pokazał pomocnikowi Warty czerwonej kartki, a powinien był to zrobić, no ale koniec końców rozmawiamy o sytuacji, w której nerwy puściły chorwackiemu piłkarzowi i jest to sprawa kompletnie nie podlegająca żadnej dyskusji, że powinien zostać za tę sprawę bardzo surowo ukarany. I szczerze mówiąc, gdy oglądałem to w pierwsze tempo, gdzieś zaraz bezpośrednio po zdarzeniu, spodziewałem się, że ta kara naprawdę będzie taka surowa, mianowicie, że Frana Tudora nie zobaczymy bardzo długo na boiskach Ekstraklasy. Później, gdy zacząłem sobie analizować podobne przypadki z ostatnich sezonów, no to szczerze mówiąc miałem takie poczucie, że skończy się tutaj na trzech spotkaniach zawieszenia. Oczywiście po zdarzeniu sporo było obaw, że skoro chodzi o piłkarza Rakowa Częstochowa, no to rozejdzie się po kościach. Po werdykcie też pojawiały się takie głosy, że ta kara jest zbyt niska. Wiecie, kibice Legii Warszawa twierdzili na przykład, że gdyby chodziło o Artura Jędrzejczyka, no to Komisja Ligi próbowałaby mu skończyć karierę. Albo fani Korony na przykład mogli mówić, że z ich łatką rzeźników piłkarz, który pozwoliłby sobie na coś takiego w trakcie spotkania, no gdzieś do gry wróciłby pewnie w okolicach majówki. Ja traktowałem te głosy z przymrużeniem oka, bo o ile Komisja Ligi słynie wręcz ze swojej niekonsekwencji, o ile te werdykty, które podejmuje, często wyglądają tak, jakby były podejmowane właśnie na zasadzie maszyny losującej, no to tutaj o jakiejś tam konsekwencji moglibyśmy mówić. No bo zobaczcie, Filip Mladenowicz dzielił Damiana Jakubika w meczu Radomiaka z Legią, dostał 3 mecze zawieszenia. W tym samym spotkaniu Josue uderzył Dawida Abramowicza, też został zawieszony na 3 mecze. Słynne starcie, może starcie to złe
słowo, słynna sytuacja z udziałem Artura Boruca, a także Dawida Szymonowicza. Bramkarz Legii do gry w Ekstraklasie już nie wrócił, ale kara ze strony Komisji Ligi była właśnie taka sama jak w poprzednich przypadkach, czyli 3 mecze. No i taka sama kara spotkała również Abrahama Markusa z Radomiaka, który uderzył Dawida Kocyłę, a także Steve'a Kapuadiego, który uderzył, choć to duże słowo, Gaprinda Szwilego z Zagłębia Lubin. Za cios z górną kończyną oczywiście można było oberwać od Komisji Ligi troszeczkę mocniej, ale tutaj powiem, że trzeba było się troszeczkę mocniej też postarać. Na przykład spotkało to Marka Tamasza, który wręcz rzucił się na leżącego Łukasza Chroszczo w meczu Krakowi ze Śląskiem Wrocław i w tym wypadku kara wynosiła 4 mecze zawieszenia. 4 mecze dostał też Luis Fernandez, który uderzył Damiana Michalskiego po końcowym gwizdku w meczu Wisły Kraków z Wisłą Płoc. Z kolei Sasza Balić, który wtarnął na boisko jako rezerwowy i wtedy uderzył Luisa Machado, dostał 5 meczów kary. Tutaj może podkreślę, że skupiłem się na 2 ostatnich sezonach i tylko na sytuacjach, w których dochodziło do uderzenia, żeby porównywać ze sobą w miarę porównywalne, że tak to ujmę, zdarzenia, bo po drodze oczywiście były też niesportowe zachowania innego typu, ale to już odpuściłem, żeby dodatkowo jakoś nie gmatwać tej dyskusji. Reasumując, kara 3 meczów zawieszenia dla Frana Tudora wydawała się w obliczu powyższego w miarę spójna. Zresztą oczywiście warto bardzo wyraźnie podkreślić to w miarę, no bo też trudno stawiać znak równości pomiędzy tym, co zrobił Tudor, a tym, co zrobił Steve Capuadi, no bo w przypadku Francuza i te jego intencje i w ogóle siła tego uderzenia to zupełnie inny kaliber. No a jak podejdziemy sobie do tego na chłodno, no to dojdziemy pewnie do wniosku, że prędzej błąd popełniono wcześniej, tak surowo każąc piłkarza Wisły Płock, a nie teraz. I gdy już wydawało się, że możemy się rozejść w takim poczuciu względnej sprawiedliwości, Komisja Ligi oczywiście postanowiła to spartolić i sprawić, że sprawa wróciła na tapet, zawieszając Franowi Tudorowi 1 mecz kary. I teraz tak, pod względem, nazwijmy to, prawnym, tutaj wszyscy mają czyste papcie. Mianowicie jest w regulaminie dyscyplinarnym taki zapis, że Raków mógł prosić, w zasadzie nie Raków, tylko sam Fran Tudor mógł prosić o zawieszenie części kary. Komisja Ligi pod pewnymi warunkami, a także w szczególnie uzasadnionych przypadkach mogła się na to wszystko zgodzić. Tutaj problem nie pojawia się na tym poziomie, problem pojawia się na poziomie zdrowego rozsądku, jakiejkolwiek sprawiedliwości, czy też powiedziałbym konsekwencji o czym mówiłem już trochę wcześniej. Oczywiście możemy podejść do tego na takiej zasadzie, że Raków po prostu okazał się sprytniejszy niż reszta, sprytniejszy niż na przykład Wisła Płock, która nie prosiła o zawieszenie części kary w przypadku Capuadiego, tylko odwoływała się od tej decyzji. Tyle tylko, że wydaje mi się, iż sporą naiwnością byłoby sądzenie, że tutaj pies pogrzebany był wyłącznie w tym, jakie narzędzia przyjął jeden klub, a jakie narzędzia przyjął inny i do jakich organów się skierował. No bo spójrzmy na sam efekt tych decyzji i na tym poziomie po prostu nie da się tego wszystkiego obronić, niezależnie od tego, do jakiej gimnastyki się tutaj uciekniemy. Steve Capuadi, który przewinił zdecydowanie lżej, musiał odbyć całą karę, a Frana Tudora, który przewinił w sposób ewidentny, potraktowano ulgowo. I tutaj możemy wrócić do pytania, które zadałem wcześniej, a mianowicie do pytania o to, czy Raków jest faworyzowany. Moim zdaniem o tym będzie można mówić dopiero wtedy, kiedy inny klub zwróci się z podobnym wnioskiem do Komisji Ligi, w nieco podobnej sytuacji oczywiście, i ten wniosek zostanie odrzucony. Nie zmienia to jednak tego, że jakiś niesmak tutaj zdecydowanie zostaje. Nie zmienia to tego, że decyzja w sprawie Frana Tudora nie dodaje powagi czy to regulaminowi, czy to organom dyscyplinarnym, czy wręcz je ośmiesza, a już na pewno prowadzi do niepotrzebnych konfliktów, czy do stawiania niepotrzebnych pytań o to, czy wszyscy na pewno są równie w Ekstraklasie traktowani, no bo stąd, jak już pewnie doskonale wiecie, jest tylko krok do tworzenia jakichś teorii spiskowych. No a teraz przejdźmy do tematu obcokrajowców i ewentualnej taryfy ulgowej ze strony mediów. Temat już gdzieniegdzie się pojawiał, chociażby za sprawą Michała Probierza, który zwracał uwagę w tym kontekście na Raków Częstochowa, ale mocniej przebił się przy okazji niedawnego meczu Rakowa Częstochowa z Piastem Gliwice, kiedy Marek Papszon postawił na tylko jednego Polaka, konkretnie na Patryka Kuna. I już ktoś w tym momencie mógłby skontrować, że no nie jest tak źle, skoro Raków kończył ten mecz mając na boisku 5 Polaków. No bo z ławki pojawili się wtedy na placu gry Bartosz Nowak, Ben Lederman, Sebastian Musiolik, a także Mateusz Wdowiak, ale tutaj warto spojrzeć na całościowy obraz, a ten całościowy obraz jest taki, że nie ma dzisiaj w Ekstraklasie zespołu, który mocniej bazowałby na zagranicznych piłkarzach niż Raków Częstochowa.
Jeśli zbierzemy sobie do kupy wszystkie minuty rozegrane przez piłkarzy Rakowa w tym sezonie, no to udział grze w obcokrajowców w przypadku tego zespołu wynosi 71,7%, a więc Polacy dostają niecałe 30% wszystkich minut w Rakowie. Raków jest zdecydowanie powyżej ligowej średniej, no bo ta ligowa średnia wynosi w tym sezonie 48,8% w przypadku obcokrajowców i generalnie jak tak się zagłębimy w historię naszej ligi, no to też niełatwo znaleźć jest drużyny, które mocniej bazowałyby właśnie na obcokrajowcach. Jeśli wierzyć portalowi Transfermarkt, no to od roku 2010 znaleźlibyśmy tylko trzy takie ekipy i tutaj posłużę się moimi notatkami, żeby niczego nie przekręcić. Po pierwsze, rekordzistką jest Wisła Kraków z sezonu 11-12, gdy obcokrajowcy rozegrali 78% wszystkich minut. Drugie miejsce to Krakowia z sezonu 2020-21 z wynikiem 76,7%, a podium uzupełniają nieco spolszczone pasy z zeszłego sezonu, gdy udział w grze obcokrajowców wynosił 72,8%. Wcześniej na podobnym poziomie funkcjonowała również słynna Pogoń Szczecin Antoniego Ptaka, czyli słynna brazylijska Pogoń Szczecin Antoniego Ptaka, a więc taki klub, który stał się memem, czy może takim zespołem, symbolem zatracenia się w ściąganiu obcokrajowców, wtedy też konkretnie praktycznie z jednego kierunku. Dlaczego więc jedni są w takiej sytuacji krytykowani czy wręcz wyśmiewani, a inni nie? Czy rzeczywiście chodzi o to, że Raków jest takim pieszczochem mediów i może sobie pozwolić na więcej niż inni? Moim zdaniem nie, a takie głosy, prócz oczywiście takiej zwykłej niechęci wobec częstochowskiego zespołu, do której kibice innych klubów mają pełne prawo, wynikają z pewnego niezrozumienia tematu. Najprościej rzecz ujmując, wbrew temu co czasami słyszycie, najczęściej w jakichś populistycznych opiniach, problem ekstraklasy nie są obcokrajowcy. To znaczy są, ale nie wszyscy. Problemem ekstraklasy są słabi lub przeciętni obcokrajowcy, którzy często tworzą też jakiś zlepek dość przypadkowych ludzi, tylko szumnie określany drużyną. Jeszcze raz podkreślę główne kryterium, o którym nie można zapominać, co niestety wiele osób czyni. Jakość piłkarska. Jeśli Raków Częstochowa opanował sztukę sprowadzania piłkarzy z zagranicy do tego stopnia, że prowadzą oni ten zespół do historycznego mistrzostwa, a także są w grze o trzeci z rzędu Puchar Polski, no to reszta ligi powinna się po prostu tego od Rakowa uczyć. Oczywiście tutaj też początki nie były najłatwiejsze. Z perspektywy czasu ten pierwszy zaciąg zagraniczny Rakowa po awansie do ekstraklasy wygląda wręcz absurdalnie, bo pamiętacie pewnie tych piłkarzy Nowier, Lukowicz, Azemowicz, Babenko, Kolew, Brown Forbes i tak dalej. No, Brown Forbes akurat był całkiem przyzwoitym piłkarzem, no ale z czasem tych pudeł transferowych było coraz mniej, a Raków zaczął sprowadzać piłkarzy, którzy albo byli gwiazdami ligi na swoich pozycjach, albo przynajmniej prezentowali solidny poziom i więc tutaj nie ma żadnego problemu. Oczywiście chciałoby się, żeby wszystkie polskie kluby dostarczały kandydatów do gry w reprezentacji Polski, w szczególności, żeby robiły to te kluby czołowe, ale też nie wariujmy. Raków ma pełne prawo patrzeć w pierwszej kolejności na swój interes, czy też w ogóle patrzeć tylko na swój interes i wybrać taką drogę do sukcesu, jaka temu klubowi odpowiada. Moim zdaniem istotne jest też drugie kryterium, o którym już wcześniej napomknąłem, mianowicie Raków to też nie jest zbieranina przypadkowych gości, którzy w Polsce są na chwilę, skasują swoje i za chwilę ruszą w dalszą trasę. Już abstrahując od takich ekstremalnych przypadków, jak na przykład Tomasa Petraszka, który przebył z tym klubem drogę od drugiej ligi do ekstraklasy, to w Rakowie jest wielu obcokrajowców, którzy wcześniej sprawdzili się w innych polskich drużynach i w Polsce są na przykład tak długo, że nauczyli się języka. Inni przynajmniej odrzucają jakieś oferty z zagranicznych klubów, to znaczy nie rzucają się na pierwszą, lepszą ofertę, byle z Polski wyjechać, bo w Częstochowie czują się na tyle dobrze, że mogą się tutaj rozwinąć. Mam tutaj myśli na przykład Iwiego Lopeza. Oczywiście nie ma sensu ściemniać, to nie byliby ludzie, którzy umieraliby za Raków, gdyby ten popadł w jakieś tarapaty, ale z drugiej strony wydaje mi się, że gdyby w tarapaty popadła na przykład Stal Mielec, która stawia głównie na Polaków, no to ci Polacy też nie umieraliby zbytnio za ten zespół. Oczywiście może się mylę, ale raczej się nie mylę.
Być może z czasem pod Jasną Górą spadnie skuteczność transferowa i Raków zacznie sprowadzać jakieś wynalazki. Być może z czasem zostaną tam zaburzone wszelkie proporcje i ta liczba obcokrajowców z różnych stron świata rzeczywiście stanie się jakimś problemem, ale na razie to problem nie jest i moim zdaniem właśnie z tego wynika brak jakiejś wzmożonej krytyki. I moim zdaniem podobnie było też w przypadku pasów, mianowicie wbrew temu, co sądzą niektórzy, ta krytyka zespołu Michała Probierza nie była permanentna. Ona zaczęła się później, gdy widzieliśmy, że ten zespół mocno sprzeciętniał i że sprowadzanie kolejnych obcokrajowców, coraz mocniejsze stawianie na nich już po prostu do niczego nie prowadzi, bo gdy zespół walczył o Mistrzostwo Polski, gdy grał finał Pucharu Polski, nikt nie robił wielkiego problemu z tym, że tam w podstawowym składzie wychodzi tylko Michał Helik, Kamil Pestka i bodajże Mateusz Dowiak. To zaczęło się dziać później. Na zakończenie trzy szybkie pytania ode mnie, które moim zdaniem pomogą nam ustalić, czy Raków jest jakoś wyjątkowo traktowany. Pytanie numer jeden. Czy w trakcie poprzedniego sezonu ktoś krytykował Krakowie za zbyt dużą liczbę obcokrajowców w składzie? Oczywiście, że tak, szczególnie wtedy, gdy zespół był prowadzony przez Michała Probierza. Zresztą później sam Janusz Filipiak przyznał, że te proporcje były zaburzone, niejako zrzucając winę na ostatniego szkoleniowca, a także dyrektora sportowego, czyli Michała Probierza właśnie. Pytanie numer dwa. Czy ktoś w poprzednim sezonie krytykował Wisłę Kraków za to, że wystawia zbyt dużą liczbę obcokrajowców? Znów odpowiedź brzmi oczywiście, że tak. Zresztą władze klubu na tej słynnej konferencji prasowej też przyznały, że była to jedna z przyczyn spadku do pierwszej ligi. No i teraz pytanie numer 3. Czy w poprzednim sezonie ktoś krytykował Lecha Poznań za zbyt dużą liczbę obcokrajowców w składzie? Moim zdaniem nie, przynajmniej ja takich głosów w głównym nurcie nie uświadczyłem. Jeśli były, no to wyprowadźcie mnie z błędu. No a tak się składa, że właśnie to były trzy drużyny najmocniej stawiające na obcokrajowców w poprzednim sezonie, przy czym Lech, wbrew temu kolejności, którą przedstawiłem, stawiał na obcokrajowców mocniej niż Wisła Kraków. I teraz tak, być może wynika to z tego, że Lech cieszy się jakimiś specjalnymi względami w mediach i te przemilczały to stawianie przez kolejorza na obcokrajowców, skupiając się tylko na krakowskich zespołach, a być może wynika to z faktu, że Lech w dobrym stylu wygrał Mistrzostwo Polski, doszedł do finału Pucharu Polski, a obcokrajowcy, którzy występują w tym zespole, często byli najlepszymi piłkarzami w lidze na swoich pozycjach. Odpowiedź na to pytanie pozostawiam Wam. No i do zobaczenia za tydzień.